Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Opos, a to Lucjusz, czy Lucek, horror psychologiczny, w którym głównym bohaterem będzie owy Lucek. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, spróbujemy parę odcinków z tego nagrać. Pierwszy raz w ogóle mam styczność z tą grą. Wiem, można ją nabyć na Steamie, tam cena, z tego co ja wiem, to często jest obniżana. No powiedzmy, że ja kupiłem ją w przecenie, więc nie mam co do niej jakichś szczególnych zażaleń czy coś. Zobaczymy, jak to będzie po ograniu. Taka przedprodukcja, taka pseudorecenzja. Najpierw gameplay, później zrecenzuję pod koniec odcinka. No to co? No to nowa gra. Telechinezy. To już jest coś. Zimno, zimno jak diabli. No, trochę chłodno się robi. Oni się tam chyba świetnie bawią. Już pewnie dwie butelki opróżnione. Jakiś stalker? Stalker codzienności. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Woo! Brawo! Happy birthday, son. Wszystkiego najlepszego, Cosiu. Jaki on brzydki, ja pierdolę. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Co, my jesteśmy na jakichś prochach? Czy coś? No siema, ziomek. Trochę cię ucięło, ale to niestety nie moja wina. Tak do połowy, do czoła. No co wskazujesz? Pan Zagadka. Miło mi poznać. Więc tak. To my jesteśmy nim. A dobra, nie, aż tak tragicznie wyglądasz. A nie mogę się ruszyć. Wprowadzenie do Hood. Umiejętności. Aktualny poziom mocy, Jezus, to my jesteśmy jakimś magiem. Czuję się jak w jakimś tym Skyrimie, albo nie wiem, jakimś RPG-u. No dobra, poruszę się WASD. No już, już aktualizacja weszła? No super, niezły ze mnie Prokopo. I am the Terminate. Podnieś kłódkę, a gdzie jest kłódka? A tutaj. Ale zaraz, zaraz, co my niby, po co nam ta kłódka? Dobra. Bingo. Możemy ją schować? No, możemy. Drzwiczki. Aha. Ale sobie poszperajmy tutaj. Może coś ciekawego znajdziemy. Trochę tu ciemno jak... O. Śmieci. No dobra, coś ciekawszego. Jakieś chusteczki. Ciężko powiedzieć. A, no tak.
Jakieś konserwy, jakieś puszki. Też nic nie ma. Może jakieś, nie wiem, karteczki, jakieś coś. Ja widzę, że one tam leżą, ale jakoś nie możemy na tego sięgnąć. Tutaj tak samo. Tutaj też. No cóż, myślałem, że coś tu zrobimy. Możemy coś przypalić? Nie, niestety. Na kuchenka widzę, że na razie nie mamy mocy opanowania tej kuchenki. A pogadajmy sobie z nią. Zobaczymy. Co tu jest w ogóle? Jakieś wybielecze? Przepraszam panią. Chcę panią pogłaskać. Lubię panią. No przepraszam, to nie wiem, może tak będę. Dzień dobry pani. No chciałem z panią coś porozmawiać, ale najwidoczniej ktoś mi uciął język. Nie, no nie mam tu żadnych dialogów, nie mogę nic. Owoce. No przepraszam panią, no. To w czym pani pomóc? Pani zmywa podłogę, to może ja znajdę jakimś, nie wiem, wybielacz czy coś. Nie wiem, co się stosuje do mycia podłóg. Ja stosuję mydło. Wiem, że to nie powinno się robić, no ale nikt mi nie zabrania. To nie jest zakazane. Nie zaleca się, to nie jest zakazane, proszę państwa. Jak będę chciał, to mogę nawet masłem myć panele. Cóż, chyba już wiem, co to znaczy. No dobra. Czyli mały dzieciak znęca się nad ludźmi, tak? Tak, i teraz... No co? O, akcja jakaś. Pomiń spację. No też nieźle wygląda, w sensie... Te pseudo zmarszczki czy coś. I brakuje jeszcze wybuchu, wiecie. I am bad guy. Gdy chyba oglądam... Dziękuję ci, drogi chłopcze. Pokazałeś mi drogą, którą powinienem podążać. Powinienem zabijać Bogu ducha niewinnych ludzi. Najlepiej sprzątaczki. O, kruk. No siema, stary. Co tam słychać? Odpaliłem Sharingana. Ojoj. No, przepraszam panią. Taka gra mi kazała, tak? Ja próbowałem coś tam migowemu. Ale niestety moja postać to jest taka... Nie wiem, chyba ten... Jeśli ten chłopak nic nie będzie mówić, to trochę nudno. Jeśli zbieram pieces together, to all started years back with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for at all. For my part in these events, I waive responsibility. It's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source, at the center of it all, was the boy.
No jeszcze muszę nam przypomnieć 10 razy, że w co gramy. No okej, okay, Lucjusz. Chyba Lucjusz to znaczy. No, za szybko, no. Nawet nie zdążę przeczytać. Komuś grill wyszedł spod kontroli. O! Lucius, there you are, and here I am, finally, face to face. Twarzą w twarz. You can trust me. You know who I am, don't you? To prawdy? Jesteś chyba pedofilem, coś takiego. Each offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master overall. But oh, so much to do, so much ahead of you. I have some things for the birthday boy, there on the desk. Lucyfer. No dzień dobry, panie Lucyferze, no. Na razie to wiesz, ja tak, na razie w sprawach takich ZUS-owych to ja wolę nie. O, ekwipunek. Notatnik. Obowiązki. A, widzę, że to są... A! Mój chłopak, świetnie. A, to są nasze zapiski tego, co ten... Co w dzisiejszym dniu. Dane postacie mówiły. Nancy, czas, duch na świeczki, czyli mój chłopak. I Lucyfer. Mam tu jeszcze kilka prezentów. No spoko, w razie, widzę, że... W razie jakichś dialogów, jakbyśmy o czymś zapomnieli, czy... Jak dana bohater by powiedział coś ważnego, no ale tak dziwnie to jest zaprojektowane, że tak w góry w dół. Obowiązki. Tu powinno być coś zaznaczone, wypełnione obowiązki. 0% na ileś, no dobra. O, dzięki, Lucyferku. Nie ma za co, ja tylko, wiesz, stronę se przełożyłem, ale no, gratuluję. Sam jestem z siebie dumny. Powinienem odnieść kłódkę. Aha, czyli teraz co, powrót do przeszłości? A raczej ukryj dowód? A no, kłódka na stole, może się przydać. No dobra, chyba pod Q, no. A nie mogę widzieć w ciemnościach, jestem demonem. Niby. No, śmiało, bierz swoją zabawkę. Nie wiem, jakim to trzeba być człowiekiem, kimkolwiek, żeby dawać dziecku na urodziny, nie wiem, latarkę chociażby. No dobra, to z tym. Łatwo nawet. Aha! You will need to get that padlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. Dzięki ci za poradę. No nie wiem, już gadam z tobą. To już o czym świadczy. Zanim dorośli się obudzą. No dobra. O! Co jest? LSD mi schodzi? O. O, lewy shift bieganie. O, dobrze. Akurat to jest fajne, że możemy szybciej biegać. Ciekawe, czy się męczę. Chyba nie. Mam nadzieję, że to nie będzie czegoś takiego uciekaj przed czymś, więc... O, samochodziki. Jaju. Jakie fajne samochodziki. Jej, mam samochodzików dużo. Ach. A, czy coś tu jest jeszcze? A, mam piłkę. Nie można tym rzucać? Na razie nie wiem jak. Też jest to. A misie nie mogę sobie wziąć? Szkoda. No dobra, to chodźmy. Flashlight? To wolę zamknąć. Na razie na balkonik nie mogę. Lekcja anatomii.
A cóż, fajny obraz. O, mapę mam. Aha. O, nie wiem po co w sumie to, można było po prostu... A, nieważne. No, powiedzmy, że jak brzydko to wygląda, no ale... Rozumiem, żeby się nie zgubić, tak? Albo... Dom jest tak cholernie wielki, więc... Guest room to nie tutaj. O, mam żarówkę. A po co mi? Ekwipunek. To jest żarówka. No. Dzięki. O, mam śrubokręt jeszcze. Też spoko. Jej! Można od punktu A do punktu B. Ale światło to niepotrzebne. No dobra, chodźmy. Flashlight. Nie wiem po co ci da... Nie wiem po co niby mam tą latarkę, skoro... Skoro i tak tu jest oświetlone te pomieszczenia. Więc to jest głupie, no ale... Dining room. To jest kuchnia, no ale się rozejrzmy. Coś tu znajdziemy ciekawego. Tu raczej nic nie ma. Już nic się nie przypaliło, chyba nic się nie przypaliło. Nic się tu nie przyda, może tu coś. Jakieś papiery, ale też nie można je, widzę, wziąć. Tak samo. Zegarka też nie wykręcimy. O. Tak, żeby nas nikt nie zauważył. No to chodźmy chyba. Ukryć. No. Telekineza. Ała. Detective McGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. Typowy jak na ten wiek, no. How can something like this happen, detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks rodzaj atak, tak. Misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. We'll try our best. Palenie zabija. 1972.
Hi, Gene. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter, and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Gene. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. A kogo mamy tym razem na naszym liście? Ha, widzę, że coś się zbugowało. Gene, kolega ojca. No cóż, tu też trochę te napisy poszły, no ale okej. Ale wykończenie Gina zostawimy w następnym odcinku. Coś takiego. Zobaczymy, jak długo to zajmie. O, a ja nadal trzymam tą kłódkę. Tak. Superancko, tak. Mieliśmy ją wyrzucić czy coś? Nie, zostawimy ją przy sobie, tak w razie W. W ogóle mam dużo rzeczy już. No, zobaczymy, do czego będzie to przydatne. Ale to może w następnym odcinku zobaczymy. Więc do następnego razu. Ścimy sobie lotarką jeszcze? No i zajebiście. I do następnego razu.